Witajcie wszyscy widzowie, tu jest Kuba Kok i witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Minecrafta. I jest to odcinek czwarty. Widzicie, że moje mieszkanie się zmieniło, ale to dlatego, że nagrywałem już film raz, ale no niestety było za głośno, wszystkie dźwięki musiałem zrobić tak, że teraz będzie normalnie. No i teraz na 100% pójdziemy do kopalni, bo miałem iść do kopalni, ale pomyślałem sobie, że jednak sobie wezmę trochę rzeczy od osadników. No może trochę się obrazili, ale no może pewnie niektórzy się już pozamieniają, bo już z powrotem dałem te rzeczy. Wiecie, co chodzi. Jeszcze jedna krótka informacja, no to od dzisiaj już filmy nie będą wpuszczone we wtorek, tylko będą filmy w sobotę. No ponieważ wiecie, 1 września szkoła się zacznie. No chyba, że będzie tak jak ostatnio, że znowu będą jakieś lekcje przez internet i będziemy musieli przez internet robić. Też jest taka plotka, że mają być strajki, więc może też być trochę jeszcze dłużej te filmy. Ale no ogólnie już będę się starać robić filmy tylko w sobotę od września, no bo szkoła się zacznie. No i to są wszystkie informacje. Chcę was też zachęcić do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć filmów. To jest dla zapominackich jakby co. I chcę wam też poinformować, że możecie skomentować film z propozycją na następne filmy oraz z oceną tego filmu. I tutaj jest mój Stefan. No nazywam go Stefan, ale no jeszcze nie znaleźliśmy się jego imienia, więc nazwijmy go bezimienny. Więc zapraszam was wszystkich do oglądania. Dobrze, no to nagrywanym. Muszę tą nagrywalkę przenieść, bo mi przeszkadza skok. Teraz tu mi przeszkadza, no kurde, no. To tam na samym dole, dobra, nie będzie mi to na 100% przeszkadzać. Zejdźmy do kopalni, może coś znajdziemy. A może najpierw zrobimy pochodnie, bo nie masz pochodni, gościu, przecież. Mamy pochodnie tutaj. To se zrobimy kolejne pochodnie. Zrobimy se z kilka, ze 4 może na początku. Ale przecież możemy nawet w ekwipunku zrobić, więc przetwórzmy to na pochodnie. Może znajdziemy jakąś jaskinię, albo znajdziemy coś innego. Na razie schodzimy. Tutaj jest ziemia, ona nam nie przeszkadza, możemy łapem sobie to wykopać. Znaleźliśmy dużo węgla. Kolejny węgiel. Węgla jest tak dużo normalnie teraz, że normalnie nie można wytrzymać. Kopiemy ten węgiel po kolei. Tak. Ja ogólnie to nie jestem takim graczem Minecrafta, że gra od początku gra, ale gram gdzieś od takich no starszych wersji. No nie dokładnie, nie gram chyba alfa i bety. Ale myślę, że dopiero zacząłem grać Minecrafta na Xboxie. No chyba grałem w wersji, gdzie jeszcze nie było tych różnych drzew, tylko były te zwykłe deski. Tylko tyle pamiętam, nie pamiętam, czy to była wersja 1.4, 1.5, czy jaka wersja to była. Więc mogę być trochę uznany więc żeby nie było po prostu, że jestem takim graczem, który gra od początku Minecrafta, więc wiecie, że nie jestem tak jak inni, a przynajmniej tak jak niektórzy, którzy grali od początku Minecrafta, ale no po prostu gram od wersji chyba 1 ileś. Bo zacząłem chyba grę na Xboxie, pobrałem sobie wersję demonstracyjną i po prostu sobie trochę pograłem i mi się spodoba, więc po prostu sobie kupiłem płytę, już moi rodzice kupili mi płytę i na chyba święta albo urodziny, nie pamiętam. I po prostu tak to było, że grałem sobie w Minecrafta trochę i potem mi ta płyta się zepsuła, bo już była porysowana, nie działała, chciałem ją naprawić, a potem mi spadła i mi się rozdzieliła, naprawdę pękło mi. Po płycie trzymałem chwilę, wolałem nie mówić, ale chyba się dowiedzieli rodzice i po prostu tyle. Może nie byli źli, że zepsułem płytę, bardziej to im nie było interesujące, bo oni
Moi rodzice Minecrafta nie lubią. Tak jak ja mówię, że jedni wolą... Kurde, jak to było? Tak jak ja mówię, że jedni wolą Star Wars, drudzy wolą oglądać Zenka, więc... Idziemy spać. Teraz pająki stoją na dworze. Zrobimy sobie kolejne killów. Hop. Kolejne kamienne killów. Myślę, że dokopiemy się do samego jakby jądra, a przynajmniej nie jądra, tylko do samego dna, czyli do skała materzystej. Tutaj chyba skończymy wydobywanie, bo musimy na pewno żelazo znaleźć. A żelaza tutaj na razie nie mamy. No. Kurde, węgla zapomniałem, ale... Ale sobie wrócę, jak już skończą mi się pochodnie, więc... Żeby po prostu nie zanudzać was, że cały czas chodzę w tej wefty. Więc lepiej po prostu wykopać trochę i potem wrócić, niż po prostu, żeby chodzić przez kolejny czas. I mamy idealnie żelazo, pięknie, właśnie chciałem żelazo. Tutaj. Jeszcze tutaj, po drugiej stronie. Pięknie, idealnie. 3 żelaza, jeszcze więcej jest. 4 żelaza, 5 żelaza. Jeszcze jedno, 6 żelaza. 7, 8, co najmniej 8 będzie żelaza. Nawet będzie 9. 9 żelaza. Jeszcze więcej, patrzcie ile tej żelaza jest. Tutaj musimy aż wykopać klocka. Patrzcie, 14 będzie co najmniej. 15, 16, no. Tyle żelaza chyba nikt nie widział. I żwir jeszcze. Co niestety chyba nie jest dobrą wiadomością, raczej to jest zła wiadomość. A, tylko jeden żwir. Kto by się przyjmował jakimś jednym żwirem? Jakim żelazem, jednym żwirem? Pięknie, 16 żelaza znalezione. Chyba pobiłem rekord największej wydobycie żelaza. No może nie pod rząd, ale... Grupa 16 żelaza, tylko podzielone jakimś... jedną warstwą bloku. I chyba myślę, że kopię się do samej skały macierzystej. I jeszcze węgiel, no szkurde, ile tych materiałów jest, naprawdę nie wierzę w to. Jeszcze byłby śmiech, gdybym diamenty tutaj znalazł. Jak znajdę diamenty dzisiaj, to normalnie to będzie filmik życia. Od razu wpuszczę to, jak będzie diament, naprawdę. Nawet jak będą jakieś głupie błędy, nawet w pozostałej części filmu, to puszczam, jeżeli nawet diamenty znajdę. No kurde, no. Tyle rud, żelaza i węgla i wszystkiego innego. Nawet chyba nie muszę schodzić już po węgiel. Dobrze, że tutaj znalazł się węgiel. Mnóstwo węgla, normalnie, no. Raczej mnie słyszycie. Gry chyba nie słyszycie. Teraz dałem chyba im trochę za cicho, ale no nie szkodzi, no. Uważam, że tyle minerałów mam normalnie. Tutaj sobie wydobędę, tutaj sobie postawię pochodnie i jeszcze redstone, naprawdę, no. Normalnie, odcinek, chyba najlepszy odcinek na razie. W ostatnim odcinku zejdziemy tutaj po redstone i sobie go wykupiemy. Trochę gadam jak jakiś typowy youtuber jakiś. Nie wiem co to jest, czy skamać rysta już jest tutaj jakoś. Obsydian, czy co to? Jeszcze jest kamień, wydobądźmy sobie te pozostałe. Tutaj ten węgiel wydobądźmy, jeszcze więcej węgla. No ile tego węgla jest, normalnie nie wierzę, no. Normalnie wrócę bogaty z tej jaskini, normalnie jakieś... Jakieś marzenie, normalnie. Powiem tak, jeżeli chcecie, to mogę na samym odcinku pokazać wam, jakie to jest ziarno. Tutaj widzicie, jaka to jest wersja. To jest beta 1.16.152. To jest wersja Minecrafta Pocket Edition, jakie musicie mieć, żeby właśnie znaleźć to ziarno i po prostu wykopać tutaj, w to miejsce, gdzie byłem. Wykopać tak jak ja i wtedy znajdziecie to bogactwo minerałów, naprawdę. Jestem naprawdę sam zaskoczony, że aż tyle tego znalazłem. I jest skała macierzysta, pięknie, skała macierzysta, już dokopaliśmy się do samego dna.
No i myślę, że nawet w tym miejscu zakończymy tam odcinek. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, jeżeli zapominacie obejrzeć moich filmów. No i żeby po prostu ich nie przegapić. Możecie też na przykład też skomentować film, oceniając go albo po prostu dając propozycję. Więc to był Kuba Koki, was wszystkich żegnam, na razie.